błagajcie o ocalenie ludzi od zła. I ocalę. To przecież pani Satyrę ocaliła waszą świątobliwość podczas zamachu. To prawda. Macierzyńska dłoń kierowała biegiem tych krwi. A papież Amon zatrzymał się na progu śmierci. Miłość i dobro w końcu zwyciężyły. Trzeba pamiętać o orędzie matczynym. Pobudować i zaraz swoją pamiętnię. Pamiętam dobrze dziecięce z matką Bożą. O pokój na świecie trzeba prosić, żeby nie było na
Jabłka wyszmagają i poznał jej świat. Maria przychodziła do nas kolejne 6 miesięcy. Tak bardzo chciała, aby ludzie szukali schronienia, gdyby nie pochalali serce. Na miejsce objawienia przychodziły tłumy. Cierpiący, zrozpaczony. Wielu z nich zostało uzdrowionych. Pełne nadziei, orędzie kapłańskie niosą świat i odwiedza. Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia, naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptami podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem usunie tam aż do negacji egoistycznej. Orędzie fatyńskie tchnie miłością serca Matki, który jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdrogę. Trzeba wszystko uświadomić, że różaniec jest najlepszą drogą. Te małe pociągi mają niezwykłą moc szerzenia pokoju i miłości. Dopóki na świecie są ci, dla których Bóg jest najważniejszy, zło nigdy nie zwycięży.
Cię, Maryjo, abyś wyciągnęła swoje matczyne ręce ku każdemu ludzkiemu sercu i sprawiła, aby nasze serca stały się wieczernikiem modlitwy, dobroci i miłości. Spraw również, aby owoc tej modlitwy wzrodził w naszych rodzinach, w całej ojczyźnie, w całym świecie, upragniony Boży pokój, przyniesiony na ziemię przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech każdy dzień, każda godzina naszego pielgrzymowania będzie darem ofiarowania w każdym odczynanym sercu naszych cierpień i naszych radości. Zechciej, Matko, w swoich macierzyńskich głowach zanieść te dary swemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, aby zrodziły błogosławioną owoce pełnego zwycięstwa dobra nad złem w każdej człowieczej duszy i w całym świecie. Amen. Pod Twoją obroną. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci
obce nic z tego, co wyje się w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie i przyjmujemy pieszczotę tego dodającego otuchy uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach. Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobre. Ożywiaj i umacniaj wiarę. Wspieraj i rozjaśnij nadzieję. Rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie. Prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości, szczególnego upodobania do maluczków, ubogich i wykluczonych, cierpiących, do grzeszników i serca kupionych. Wszystkich otocz Twoją opieką, wszystkich powierz temu miłowanemu synowi, a Pan naszemu, Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki. Teraz w godzinie śmierci. Ojcu,
zjednoczyć się z poświęceniem, którym Syn Twój z miłości ku nam oddał się Ojcu. Za nich powiedział, ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego boskim sercu ma moc przewładać i zadośćuczynić. Matko Kościoła, przyświecaj ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym. W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas. Wybaw nas. Od wojny atomowej i od nieobliczalnego samozniszczenia i wszelkiej wojny. Wybaw nas. Od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania. Wybaw nas. Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych. Wybaw nas. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym. Wybaw nas. Od deptania Bożych przykazań. Wybaw nas. Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich. Wybaw nas. Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło. Wybaw nas. Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Wybaw nas. Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi. Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Pomóż nam, mocą Ducha Świętego, przezwyciężyć wszelki grzech. Grzech człowieka i grzech świata. Grzech i każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się dzieje świata, nieskończona zbawcza potęga odkupienia, potęga miłości i miłosierdzia. Niech powstrzyma zło. Niech przetworzy sumienia. Niech w sercu Twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tego apelu maryjnego na dzisiejszy wieczór. Najtrzeci dzień Pański przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi. Broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego Wszechmogący Ojciec, Syn